Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego stoi na stanowisku, że reforma ortografii musi być przeprowadzona ostrożnie, bez rewolucyjnych tendencji, które by mogły tylko wyzwolić siły wywrotowe i pchnąć młodzież w niepożądanym kierunku. Autorytet słowa drukowanego musi zostać zachowany. Z drugiej strony, zmiana ortografii zmusiłaby młodzież do nabycia nowych podręczników, co byłoby z korzyścią dla obrotów księgarskich. W każdym razie, uwzględniając wszystkie możliwe zastrzeżenia, jestem za reformą. Panie profesorze. Spokojnie, rozgromimy tę mafię. Panie profesorze, doktor zabiera głos. Proszę państwa, oto moja propozycja. Chwili! Hanno! Panie doktorze, pan nas uraża! Kolejne pańskie bazeństwo, do! Proszę państwa, proszę o spokój. Spokój, proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, chciałbym zapytać doktora Doga Leśniewskiego, czy przyszedł tu poważnie dyskutować, czy też stroić z nas żarty? Żadnych żartów, broń Boże. Ta róża, która panów tak przeraziła, jest nieśmiałą propozycją radykalniejszego potraktowania reformy. Słyszałem, że młodzież ma kłopoty z tym okreskowanym. Więc jako człowiek tolerancyjny i humanitarny, myślę, że będziemy mogli pomóc. Ostatecznie Czesi piszą wszystko przez U zwykłe. I nie przeszkadza im to jakoś tworzyć dobrą literaturę. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, panie doktorze, znamy pana nie od dziś jako zwolennika życia ułatwionego. I to w różnym tego słowa znaczeniu. Wykazaniu tego poświęciłem całą książkę, ale pan nie raczył mi nawet odpowiedzieć. Muszę pisać to, co interesuje moich czytelników. Dąży pan do zdobycia popularności tanim kosztem, ale istotnych problemów pan nigdy nie porusza. Wystarczy czytać pańskie lekkie pianki artykuły, żeby zauważyć, że nie ma w nich śladu lektury wielkich myślicieli. Hegla, Schopenhauera, niczego! Myli się pan. Byli to mistrzowie mojej młodości. Ale wyrosłem z tego. Trudno, nie można być wiecznie studentem. Zdradził ich pan dla swoich osiemnastowiecznych encyklopedystów. Dlatego, że są zabawniejsi, łatwiejsi, płytsi. Są równie mądrzy, a mniej nadęci. Nie! Poleciał pan na ich panseksualizm. To pana bawi. I stąd pańskie zainteresowania sprawami młodzieży gimnazjalnej. I znowu te insynuacje, profesorze Tomicki. Znowu te kompleksy. Przepraszam. Panie przewodniczący! Chwileczkę, chwileczkę. Proszę państwa, myślę, że dzisiejsze posiedzenie należy zakończyć wcześniej niż zwykle. Otrzymałem przed chwilą wiadomość, że na ulicach miasta pojawiły się obwieszczenia o mobilizacji. Naturalnie nie ma mowy o panice. Na straży naszego spokoju stoi nasza armia i jej wódz naczelny. Tak. Na tym zamykam 15. posiedzenie Komisji Reformy Ortografii. Następne posiedzenie w poniedziałek dnia 4 września o zwykłej porze. Na ciebie. Nie biliśmy się przez to. Nie wiem, boję się czegoś. Panie profesorze. Ja? Słucham. Może pan to uzna za życie ułatwione, ale gdyby pan sam kiedyś spróbował, przekonałby się pan, że to wcale nie jest takie łatwe. A skąd pan wie, że nie próbowałem?
Dziękuję. Panie komendancie, łącznik Snitko melduje się na dyżurze. Na moim dyżurze nic godnego uwagi nie zaszło. Dwóch osobników podejrzanych o szpiegostwo przegnaliśmy na ulicy. Panowie, co tu się dzieje? Panie profesorze, zorganizowaliśmy komitet domowy na wypadek bombardowania. Był tu pan przodownik i nakazał. I właśnie wybraliśmy pana profesora komendantem domu. Proszę bardzo. Nie, panowie, tak nie można. Nie zapytaliście mnie nawet. Ale wiemy, że pan profesor... Kto by tu inny śmiał? No, dziękuję panu za zaszczyt, a ja ani odwagą nie grzeszę, ani zdrowia nie mam. Nie, nie, nie. Mogę panu być pomocny radą, ale władzę proszę oddać komu innemu. Pani Helena była. Ale poszła. A poszła, poszła. Chociaż miała wielką ochotę zostać. Ale ja powiedziałam, że pan profesor tego bardzo nie lubi, że ja nie mam pozwoleństwa. Pozostawiła to swoje pisanie na maszynie. Pan profesor to tak poszedł, bez płaszcz. A teraz już wieczory chłodne, można się zaziębić. Na drugi raz to ja pana profesora przypilnuję. Albo powiem pani Helenie i dopiero będzie bida. A to pisanie to pan profesor ma przeczytać i pochwalić, że dobre. A jeszcze pani Helena lekarstwo przyniosła. I to zażyć przed snem i popić herbatą. Halo. Tak, Heleno? Już nawet zażyłem? Nektar. Tak, popiłem herbatą. Oczywiście przeczytałem. Bardzo mi się podoba. Szczególnie zakończenie. Dynamiczne. Do mnie? A nie, 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 nie rób tego. Na ulicy jest bardzo niespokojnie. W jakiej chwili? Wszyscy ubrudaliście sobie jakąś chwilę. Wojna. Wojna to zagłada kultury, a Niemcy są narodem kulturalnym i nigdy na to nie pójdą. Przypomnij sobie ich wielkie nazwiska. Schiller, Goethe, Hegel. Bardzo cię przepraszam, ale chciałbym jeszcze popracować. Dziękuję. Dobranoc. No Emilka zgasi tam światło. Jasna cholera. Panie profesorze. Panie profesorze, moje spodnie. Tu niech Emilka nie stoi jak... Po polsku mówię. Przecież nie będę bronił ojczyzny bez spodni. A co pan profesor chce zrobić? Nie wiem. Gdybym był kapralem, sierżantem, strażakiem, robotnikiem, to bym wiedział, co mam robić. A co ma robić w czasie wojny z Niemcami profesor? Do tego germanista. Ten łobuz Dobleśniewski wszystko przewidział. On zawsze stawiał na Francuzów. Ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby się okazało, że to on wymyślił tę całą wojnę, żeby mnie ośmieszyć. Boże, żeby przynajmniej wiedzieć, co on zamierza. Emilka może do niego zadzwonić. Uwaga, uwaga! Nadchodzi D1 czekolada. Czekolada. A pan profesor co z tego rozumie? Wszystko. Trzeba zejść do schronu. Uwaga, nadchodzi. Koma 3.
tu robisz? Postanowiłam się przenieść do ciebie na stale. Teraz, w czasie alarmu. Wiesz, Gabrielu, przez całą noc nie zmrużyłam oka. Przeczuwałam najgorsze, myślałam tylko o tobie. Musisz tyle mówić? Nie palić! I tak tu duszno! Kiedy się zaczęło? O 5:00. Mówią, że nasza kawaleria wdarła się do Prus. Bajan bombardował Berlin. A co wiecie? Milczą. Przecież dalej gwarancję. Może pani wierzyć na słowo. Panie komendancie, proszę mną dysponować. Mogę być wszystkim, nawet gońcem. Nie zbliżaj się. Masz stąd, ty suko. Wynocha, no. Schron jest dla uczciwych kobiet. Proszę pani. Przepraszam, proszę mnie przepuścić. Teraz nie wolno wychodzić. Alarm trwa. Zazdroszczę im. Oni przynajmniej wiedzą, co mają robić. Zabraniam ci tak mówić. To jest poniżej twojej godności. Sam przecież mówiłeś, że ludzie myśli powinni trzymać się na uboczu. Teorie. Zburzone jak ten dom. Napisz wezwanie albo wiersz, żeby rozplomienił walczący. Moje wiersze. Dobne oracje. Nie jestem poetą. Boże, czemu nie mogę być jednym z nich? Przecież nie nadajesz się do wojska. Kiedyś strzelałem. Doch! To pan? Tak, to ja. Czołem. Co pan wyprawia? Co znaczy ta błazenada? Panie profesorze, mundur Armii Polskiej nazywa pan błazenadą? Panie poznają się? Przepraszam. Co znaczy ta nowa sztuczka? Znów grana popularność? Zapomina pan, panie Tomicki, że z zawodu jestem lekarzem. Doktorem medycyny. Jak mój ulubiony Rabelais, jak Czechów, jak pański Schiller. Zgłosiłem się do wojska na ochotnika. Na ochotnika? Pan? Pacyfista? Cóż robić? Byłem pacyfistą. Teraz też nie jestem krwiożerczy. Ale nie przypuszczałem, że na nas napadną. Nie przewidziałem Hitlera. Skoro nas napadnięto, trzeba się bronić. Pan był zawsze praktyczny, zawsze uziemiał pan wszystko, co wzniosłe. Żadnego idealizmu. Muszę panu przyznać, panie kolego, że w niektórych sprawach rzeczywiście idzie pan drogą najtrudniejszą. Proust powiedział: pozostawmy ładne kobiety ludziom bez wyobraźni. Muszę panu przyznać wyobraźnię imponującą. Ciszej, miłość boską. Życzę powodzenia. Ewo! Czołem. Chodźmy, Gabrielu, na zakupy. Nie. Idę do TOK. Dowództwa Okręgu Korpusu. Trzeba zrobić jakieś zapasy. Potem. Jak ludzie chcą się bić, to trzeba przyjmować! Wszystkich przyjmować! Trzeba dać broń i puścić na front!
Ludzie, macie przecież karty mobilizacyjne. Tam jest wszystko wyszczególnione. Jak przyjdzie czas, to się zgłosicie. Lipa! Zgłosiłem się i kazali iść do domu. Widocznie mają dosyć wojska. Cofnijcie się. Panie sierżancie. Czego? Jestem profesor Tomicki. Czołem biję panu profesorowi, ale potrzebni artylerzyści. Proszę bardzo, mogę być artylerzystą. Książeczka wojskowa. Co pan, czytać nie umie? Niezdolny do służby liniowej. Cześć, do widzenia. Mógłbym przesłuchiwać jeńców. Znam niemiecki. Milion ludzi zna niemiecki. A co do jeńców, to niech pan się zgłosi, jak dojdziemy do Berlina. No ludzie, cofnijcie się. Po polsku mówię. Uwaga! Nadchodzi! Ja także. Pan to taki spokojny. Pozor. Staram się nad tym panować. Zazdroszczę panu. Freya! Dyżuruje się? Dobrze. Apteczka na miejscu? Jesteś na dachu? Złam kobiety. Kobiety? Zwariowałeś? A tam się może pali. Pójdę sprawdzić. Pan profesorze? A chłopak nie może się przelecieć? Przeleci się. No. Zostań. Jeszcze będziesz miał okazję. To ja, profesor Tomicki. O Jezu, myślałam, że mnie szczur złapał. Niech się pani usunie. Skąd się pani tu wzięła? Jak to skąd? Kazali, to przyszłam. Kto pani kazał? Ten mały. Powiedział, że komendant wyznaczył mnie na dyżur. O Jezu. Świat się kończy. Nie mieliśmy jakoś dotąd sposobności poznać się. Mieszkam nad panem, ale pan to człowieka nigdy nie zauważa. Zawsze taki zamyślony, jakby nie wiem, jak pana skrzywdzono. Nawet czasem to mi trochę żal było pana. O Jezu! Niech pani schodzi do piwnicy. No, natychmiast. Rozkaz komendanta. Patrzcie, bohater. Wspaniale. So poetisch. Tak poetycko.
Dokąd lecimy? Na Berlin, panie profesorze. Dzień dobry, pani. Panie profesorze, pan z pewnością będzie wiedział, czy to prawda o tej rewolucji w Berlinie? Jak dotąd nie potwierdziło się, niestety. Sytuacja jest poważna. Ich czołgi nie są z dykty. Podobno Francuzi przeszli Ren. Wiadomość na razie niesprawdzona. Byłem w ministerstwie, ale nic nie wiedzą. Przygotowują się do palenia dokumentów. Proszę tego nie rozpowiadać. Śpieszy się pan? Mamy posiedzenie. Reformujemy ortografię. Niech pani sobie wyobrazi, że taki jeden radykał proponuje, ażeby róża pisać przez U zwykłe. Propaganda łatwizny. Burzenie wszelkich norm. Nie uważa pani? Nie wiem. Nie zastanawiałam się nad tym, chociaż czasem pisałam dziękuję za róże. O Boże. Co się stało? To ja wcale nie wiedziałam o tym, że jestem za reformą. Proszę pani, gdyby wszyscy zwolennicy tej reformy wyglądali tak jak pani... Dziękuję, panie profesorze. Na imię mi Gabriel. Moi przeciwnicy nazywają mnie Don Gabriel. Don Gabriel, to ładnie. Nie śmiem pana dłużej zatrzymywać. Do widzenia. Do zobaczenia na dachu. Chciałbym pani coś zaproponować, ale proszę mi z góry wybaczyć. Zauważyłem, że pani mieszkanie pozbawione jest... do pewnych wygód. Mieszkamy w sąsiedztwie, ja dysponuję dużą łazienką. Więc bardzo proszę, naprawdę, bez żadnego skrępowania. Naprawdę. Dziękuję. Może skorzystam. Szanowni Państwo, korzystam z okazji, aby wyrazić słowa najwyższego uznania mojemu znakomitemu koledze Gabrielowi Tomickiemu. Wszystko, co osiągnąłem, zawdzięczam jemu. Wielbiłem jego wiersze, które tak nieśmiało publikował. Pilnie czytałem jego esseje. Przyznaję się, składam tu to wyznanie, że kradłem z niego myśli. Ukradłem mu popularność, honoraria, zaszczyty. A nade wszystko ją. Chcę mu to wszystko dziś zwrócić. Zwracam ją panu. Dlaczego? Pan wie, jak ją zdobyłem? Przedstawiłem się jako Tomicki.
Ona nie należy do mnie. Należy do pana. Należy do ciebie. Dziękuję. Nie trzeba. Jestem zajęty inną panią. Panie profesorze. Panie profesorze. Koledzy nie przyszli. Czy będziemy dyskutować? Proszę. Ja jestem gotów. Nigdy nie byłem zwolennikiem dyskusji. To pan uważał, że literatura jest pretekstem do wymiany zdań. Może dlatego tak mało pan napisał. Czy sądzi pan, że mógł pana upoważnie do mówienia impertynencji? Jak na byłego pacyfistę, to zbyt jaskrawe korzystanie ze sposobności. Nie przestałem być pacyfistą. Wie pan, nawet uważam, że jedną z najgorszych stron wojny jest to, że fabrykuje masowo bohaterów. Coś podobnego. To przecież ja to pierwszy sformułowałem. Pan? Napisałem całą książkę o bohaterszczyźnie. Ale pan tego oczywiście nie czytał. Nie czytałem. I mam wrażenie, że książka jest nieaktualna. Głupstwo! Jestem zawsze gotów udowodnić coś wręcz przeciwnego. Panie profesorze, to mundur. Nikt już nie przyjdzie. Możemy odejść. Tylko woda utleniona. A co się stało? Kopałem rowy i dostałem pęcherzy. A bo to dla pana. No, każdy ma swoją robotę. Tak się Rice zdaje. Pan Leśniewski napisał kiedyś, że wykwintni zjadacze lotosu zasłaniają się swoim idealizmem, ażeby gorszą robotę zepchnąć na ramiona zwykłych zjadaczy chleba. Mnie on na tym nie złapie. Niech Emilka nie myśli, że to głupi facet. Z głuptasem bym nie dyskutował. A chleba Emilka nie dostała? Nie, ale dzwoniła pani Helena. Powiedziała, że przyniesie. Ona ma znajomego piekarza. Bardzo zaradna jest pani Helena. A wierszem nie groziła? Nie, powiada, że nie ma natchnienia. Okazuje się, że wojna ma swoje dobre strony. I grzech tak mówić. Ta, z góry, do pana profesora. Pani Florentyna? Tak, tak. Proszę, proszę. Chciałam skorzystać z zaproszenia. Jeżeli można, oczywiście, wykąpać się. Ależ naturalnie, proszę, bardzo proszę. Tu jest łazienka. Zawsze, kiedy tylko pani zechce. Woda ciepła, zimna. Proszę się czuć jak u siebie. Wydaje mi się, że powinien pan wyjść. Rzeczywiście, zagapiłem się. Zobacz, co zdobyłam. Nie masz pojęcia, jakie odkryłam znajomości. Teraz ani rusz bez znajomości. Wiesz, za co kupiłam sardynki? Za bluzkę. Tę różową z giepiurą, pamiętasz? Don Gabriel! Proszę mi podać szlafrok. Dzień dobry, pani. Kto to jest? Co to ma znaczyć? Sąsiadka. Poznaliśmy się na dachu. I co jeszcze? Prosiła, żeby się jej pozwolić wykąpać. Ona mieszka w fatalnych warunkach. To urąga wszelkiej higienie. I dlatego pokazuje ci się nago. Posłuchaj, po pierwsze nie nago, tylko przewiązana. O tak. Po drugie to jest tancerka, ona jest przyzwyczajona. Zresztą na plażach
Dziwne. Jakoś nigdy mi nie proponowałeś, żebym ci się pokazała tak, jak mnie Pan Bóg stworzył. Nie? Rzeczywiście? Popatrz, jak ja jestem roztargniony. Jesteś dziwkarz. Nigdy nie umiałeś ocenić tego, co jest naprawdę piękne. Żegnaj. Cześć, do widzenia. Emilko, język na półkę. Zdaje się, że była awantura. I to przeze mnie. A może ja przekonam tę panią? Nic poważnego. Tyle, że zostaliśmy bez jedzenia. Panie profesorze, przecież ja coś niecoś wystałam w kolejce. To może do mnie, a albo ja tu przyniosę. No. Podzielimy się. Jeżeli pani pozwoli, to skorzystam z zaproszenia, żeby zjeść kolację u pani. Pan naprawdę jest profesorem? Naprawdę. Kiedyś chciał się ożenić ze mną jeden doktor. No a dlaczego się nie ożenił? Rodzina mu nie pozwoliła. Dlaczego wy wszystkie bajdurzycie o jakichś doktorach? Co? Don Gabriel. Proszę. Nie gniewa się pan na mnie o tego Don Gabriela. Nie, w pani ustach to brzmi jakoś ciepło. Chciałam pana o coś zapytać. Rodzice opowiadali mi, że podczas tamtej wojny był głód i ludzie jedli obierki. A potem był tyfus i straszna grypa. Czy podczas tej wojny też tak będzie? Zanosi się na to, że tak. A dlaczego podczas wojny musi być głód? Nie wiem. Jest dużo przyczyn. Ekonomiści potrafiliby to wytłumaczyć. Chociaż chwilami myślę sobie, że głód po prostu należy do reguł gry. Bez głodu, tyfusu, gwałtów nie byłoby zabawy. Don Gabriel, a czy oni tu wejdą? Diabli wiedzą. Możliwe, że tak. Siła krew, z czego ja będę żyć? Wie pan, gdzie ja pracowałam? W Kasanowie. Był pan tam kiedy? Nie. No pewnie, bo to nie dla pana. Ohydna woda. A w Adrii pan bywał? Zdarzało się. A ze mną poszedłby pan do Adrii? Oczywiście. Marzę, żeby pracować w Adrii. To jest lokal. Wie pan, włożę te suknie, w których pracuję. Można w niej tańczyć, nawet w Monte Carlo. Niech pan się odwróci. Czy już można? Tak. I proszę mi zapiąć guziczek. Morowa suknia, co? A tak, w tej pójdę z panem. Kupiłam ją od handlarza starzyzną i sama przerobiłam. Don Gabriel, ale pana to nic, a nic nie obchodzi. Przeciwnie, wszystko co dotyczy pani... A, jeśli tak, to pokażę panu moje pantofle. No, na pantoflach to ja się mniej znam. Chodźmy. Nie. Siadajmy. Nie boi się pani? Nie. Przy panu? Nie boję się niczego. Przy mnie. No tak, bo pan jest taki zimny, twardy. Nie jestem zimny. Jest pan jedynym mężczyzną, który nie usiłował mnie wyściskać. A, więc to była próba z tym guziczkiem. Może. Don Gabriel, mam do pana prośbę. Jeżeli kiedyś komuś będę chciała powiedzieć, że
Że chciał się pan ze mną ożenić, to nie będzie się pan na mnie o to gniewać. Będę tylko wdzięczny. Don Gabriel? Wcale nie słychać dział przeciwlotniczych? Boję się. Nie trzeba się bać. Zaraz odlecą. Wojnę wygramy. Teraz do schronu, do schronu, do schronu. Panie profesorze! Panie profesorze! Do pana. Wiem. Warszawa zagrożona. Tej nocy, panie profesorze, ewakuował się rząd i wódz naczelny. Niezależnie od tego, panie profesorze, udało się nam wydostać. Dziękuję. Pana. Przyszliśmy, panie profesorze, z jeszcze jedną nowiną. W każdym razie niezbyt przyjemną. Dok nie żyje. Dok? Podobno zginął pod gruzami szpitala. Bomba trafiła w sam środek. Straciłem polewistę. Panowie nie wiecie, co to znaczy. Zawsze był lepszy. Nawet umrzeć musiał jak bohater. To my już pana profesora pożegnamy. Dziękuję za wszystko. Kto to był? Grono wiernych. Ludzie, którzy czytali z moich ust. Ludzie, którym zawróciłem w głowach. A naprawdę zależało mi zawsze tylko na nim. Wyreżyserował swój życiorys do samego końca. W każdym podręczniku literatury będzie, że Dok Leśniewski zginął jak bohater, ratując rannych. A jego przeciwnicy w tym czasie chwękali w schronach albo w komitecie domowym. Pani Florentyno, proszę to wziąć. Don Gabriel, dokąd? Wystąp. 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 Panie magistrze. Wystąp. Wystąp. Cofnij się. Ochotnicy na moją komendę! W szeregu zbiórka! Dwuszereg Bałuś! Poszli! Żołnierze ochotnicy! Dziękuję wam, że stawiliście się na wezwanie prezydenta miasta. Warszawa może się bronić. I Warszawę obronimy. Do tej walki staną wszyscy obywatele, bez różnicy wyznania, rasy i stanu. Wszyscy, którym słusznie należą się prawa obywatelskie. Nieraz trzeba to stwierdzić z całą otwartością, w przeszłości deptane. Nowa Polska, którą zbudujemy po tej wojnie, będzie Polską demokratyczną, matką dla wszystkich obywateli. Żołnierze ochotnicy, idźcie bronić Warszawy, idźcie bronić ojczyzny, naprzód do zwycięstwa! Puść! Czwórki w prawo, zwrot! Naprzód, marsz! Chce pan pomóc. No cóż, ochotników nie brakuje. Braknie broni. Proszę, niech pan siada, profesorze. Porozmawiamy. Dziś dowiedziałem się, że podobno Dok Leśniewski nie żyje. Podobno. Tak. Niedługo wszystkie skwery i place zamienią się na cmentarze.
Ręce w stawni. Nie mam chwili do stracenia. Zaraz zamelduję, panie pułkowniku. Pan Starzyński pyta, w jakiej sprawie. Co to, nie chce mnie przyjąć? Jest zajęty sprawami obrony miasta. Co on sobie myśli? Powiedział pan chyba. Powiedziałem, że Wołodia. Przychodzę z polecenia pana premiera. A pan premier gdzie? No, jest w drodze. Miejsce postoju. Pan premier polecił, żebyście pakowali manatki i jechali za rządem. Pan prezydent prosił przekazać panu premierowi, że Warszawy nie opuści. Prosił powiedzieć, że on dezerterem nie będzie. Co to? Co to? To znaczy, że my dezerterujemy? Pan prezydent prosił, by pan nie chwytał za pistolet. Na kaca powiedział, najlepsza jest soda. Odpowiadam za to. Historia go osądzi. Jemu historia wiele wybaczy, ale mam nadzieję, że nie wszystkim. Taki wstyd. Taki wstyd. Chce pan pomóc. Naczelny wódz wyjechał i ma pan konsekwencje. Ucieka rząd. Zdjęli balony zaporowe, ogłocili stolicę z dział przeciwlotniczych, mnożą się pożary. Jeżeli dokądś potrzeba ochotników, bo do straży pożarów. Czy wie pan, kto się tu zgłasza do współpracy? Socjaliści, komuniści. Z więzień piszą do nas. Tylko nikt nie pomyślał o tym, żeby ich wypuścić. Wczoraj była delegacja. Organizują się sami. Tworzą oddziały robotnicze. Gabinet prezydenta miasta. Słucham. Tak? Tak, przekażę. Niemcy już są na przedpolach Warszawy. Zdolni do noszenia broni opuszczają barykadę. Dlaczego? Co się stało? Nowy rozkaz. Mężczyźni zdolni do noszenia broni wychodzą z Warszawy i udają się na wschód. Dokąd? A cholera wie. To z Warszawą? Nic nie wiem. Jest garnizon, pewnie wystarczy. Co pan robi? Oddali Niemcom Warszawę, a pan chce, żeby Niemcy przyszli i zrobili ze mnie bohatera, tak? Dziękuję. Mam żonę, dzieci i warsztat stolarski. Mogę nastawiać głowę, jak jest po co. Panowie, dokąd? Do Chełma. Tam teraz biorą do wojska. Wszystkich? Wszystkich. Robią nowe pulki, nowe dywizje. Ma być obrona na Bugu.
Nic, potknąłem się. Alboż to dla uczonego człowieka. No i popatrz, Don Gabriel. Tyle tysięcy ojciec wydał, żeby wykształcić cię na profesora, a tu jedna głupia kula i wszystko na nic. I co z twoją uczonością? Pochowają ją razem z tobą. Kubek w kubek. To samo co on. Kto? A jeden taki. Sancho Panza naszej literatury. No co, co? Co znowu? Teczka. Moja teczka. Zgubiłem gdzieś w tym tumulcie teczkę. A co tam było? Moje rękopisy. Nie pójdziesz, Don Gabriel, do żadnego wojska, tylko ze mną do radzenia. Mój ojciec coś dla ciebie wymyśli. Ludzie tam dobrzy i zaczekasz na lepsze czasy. Trzeba iść nocą, a spać w dzień. Gabriel, nie rób tego. Przepraszam. To ja przepraszam. Ale chciałabym, żebyś o mnie myślał inaczej niż wszyscy. No i dokąd znowu, Don Gabriel? Nie wiem. Zawsze to samo. Co? Co to samo? Sancho Panza miał zawsze cudowne dziewczyny. Florentino. Nigdy nie miałem w ramionach kobiety takiej jak ty. Chyba nigdy mieć nie będę. Zmarnowałem życie na głupstwa. Don Gabriel. Chodź. Nareszcie coś. Na śmierć i życie. Ale Gabrielu, tata się ucieszył u nas. Czysto, bardzo ładnie, ludzie dobrzy. Florentino, nic nie mów. Kochanie, napisz mi parę słów. Nie potrzeba mi żadnych laurów. Moim największym laurem jesteś ty, Gabriel. Ale z nazwiskiem, z nazwiskiem. To ostatnia trochę nieprzyzwoita. Właściciel lokalu zażądał.
No, dalej, dalej. Entrez, komendant czeka. Florentino! Florentino! W wojsku. Chciałbym się dowiedzieć, co tutaj się robi. Nie bardzo rozumiem. Czego tu można nie rozumieć? Organizujemy legię straceńców za francuską walutę. Będziemy bić się z Niemcami pod komendą francuskich oficerów i będziemy bić się tak, że oczy całej armii będą zwrócone w naszą stronę. Efekt propagandowy. Zrozumiano? Rozumiem. Przyjmujemy ochotników od lat 19 do 35. Ile ma? 42. Odkłada. Panie kapitanie, mówię po francusku jak paryżanin. O, to co innego. Polec z ojczyzny może każdy. Nazwisko? Tomicki. Gabriel. Profesor. Profesor. Profesor też może polec. Czego pan uczył? Wykładałem literaturę i filozofię niemiecką. O, to chyba mówi pan po niemiecku? Tak. A po angielsku? Też. A jakie jeszcze języki pan zna? Ukraiński, rosyjski, czeski, oczywiście łacinę, grekę, starogrecki, rozumie się. Próbowałem też sanskrytu arabskiego, ale bez powodzenia. Za to włoski, włoski, tak? Znam dość dobrze. To szpieg. To szpieg! Nauczyli go tego wszystkiego w Berlinie. Nie w Berlinie, tylko w Heidelbergu i w Lipsku. Pod ścianę zle. Ja to załatwię. Spokojnie, panowie. Dużo tu nam nie wyszpieguje. Obszukać go. $15. Taki tam szpieg. Co tam? Książka. Pokaż. Spóźnione. Impertynencje. Stanisław Dok-Leśniewski. Co to za jeden? Mój przyjaciel. Przyjaciel. Stanisław Dok-Leśniewski, tłumacz, znakomity znawca klasyki francuskiej. Proszę, francuski. Rząd francuski w uznaniu jego zasług odznaczył go krzyżem Legii Honorowej. Przyjaciele naszych przyjaciół są naszymi przyjaciółmi. Kimkolwiek pan jest, jeśli pragnie pan polec za ojczyznę, otrzyma pan tutaj te możliwości. Dziękuję. Odmaszerować. Tak jest. Poślij kogoś na szosę. Sprawdź, może jadą. Tak jest. Rozgarnie pan trochę słomy i będzie lepiej akumatury za piecem. Niech pan położy ten płaszcz, nikt nie zabierze. Co to jest? Kasa, a w środku największa świętość. Sztandar pułku, który pan kapitan przywiózł z Marokka. I pieniążki. Pieniążki? Jakie pieniążki? Nasze, pułkowe. A kiedy się odbywają zajęcia? Jakie zajęcia? No, musztra, ćwiczenia. Kichaj na to! Komu potrzebna w akcji musztra? Strzelać umiesz? Trochę. Pan kapitan niczego więcej nie żąda. Strzelać! I polec. Aha, z tym nie ma się coś cieszyć. A mundury? Co tam mundury? Tu się myśli o tym, jak pobić Niemca. Przyjedzie inspekcja, a będą mundury. A ty? No ja stoję z koziołkiem na walcie przy kasie. To nam dali. A kiedy ta inspekcja przyjedzie?
Chłopie. Dobrze, że trafiłeś na Hawrota. Tu rozpytywać nie wolno. Wczoraj jeden za dużo węszył, to postawiliśmy go pod ścianą. Leży za stodołą. Jeszcze jedno pytanie. Można? Wal. Kiedy pójdziemy do akcji? Właśnie za to pytanie. Tamten poszedł. Jak to? To jest największy sekret, żeby się nieprzyjaciel nie zwiedział. On Niemiec tylko na to czeka. Ja na Niemce zawzięty, że niech go ręka boska broni. Hawrot! To jest. Zameldować się u kapitana. To jest! Całość na moją komendę! Powstań! Kierunek dziedziniec biegiem! Aj! Ale! Dziękuję, Hawrot. Ale! Ale! Tomicki! Wszyscy muszą skakać. Ale! A kiedy pójdziemy do akcji? Front pęka, a my tutaj... Pójdziemy. Niech się pan nic nie boi. Pójdziemy, jak dostaniemy znak. Jaki znak? Złoty róg zatrąbi o świcie? Z dowództwa. Przyjedzie wyższa szarża, da żołd. Legia nie służy za darmo. Żołd płatny z góry. Pójdziemy jako zwarta jednostka. A wtedy jada nieprzyjacielowi. Na Tomicki, skakać, nie lenić się. Nie leni. Rakioniści! Czołem, panie kanale! Z jakim hasłem pójdziemy w bój? Gotowi na śmierć! Kapitan spytał, jakie hasło zaprowadzi nas do boju. Gotowi na śmierć. Kapitanie, czy może pan policzyć ochotników? Oczywiście, proszę pani. Sierżancie, odlicz. Kolejny odlicz! Kolejny odlicz! Proszę pana, 54 tysiące franków. 60. Proszę. Dziękuję pani. Żegnam panów i powodzenia. Do widzenia. Wór Hitler! Daun ist Hitler! Huerte Hitler! Śmierć Hitlerowi, chłopcy! Śmierć! 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 Karabinem. Szeregowiec Tomicki, jutro wyruszamy. Obejmiecie wartę przed kasą. Ostatnia warta. Rozumiecie, jaka odpowiedzialność? Znajduje się tam nasz żołd, nasz sztandar pułkowy, wszystko tutaj. Wybraliśmy was ze względu na wasz wysoki poziom etyczny. Dziękuję za zaufanie.
Kapa forsy. Sami kapujecie. Gabriel, otwórz tę kasę. Niemożliwe. Zapomniałam w niej mydło. Stój, nie zbliżaj się. Don Gabriel, widzisz przecież, że idę się kąpać. Stój. A teraz? Nie. Stoję na straży własności pułkowej. Więc jednak jesteś bohaterem. O Boże, co ty wyprawiasz? Otwieraj kasę. Otwieraj, słyszysz? Stój, bo będę strzelał. Otwieraj kasę! Kapitan zwiał. Zwiał? A pewnie, razem z sierżantem. Strzelaj w zamek! Ostrożnie, bo przedziurawisz sztandar! Ani grosza. Cały wypłat zabrali. A sztandar? Klops, chłopy, nie ma nic. Panie pomyślniku. Panie pomyślniku. Pilnowałem pustego pudła. Inni spali, a ja jak idiota. Panie pomyślniku. To byli ordynarni oszuści. Kawalarze. A dlaczego pan został? Dlaczego pan nie uciekł z nimi? Odmaszerować. Koledzy, kto ze mną? Dokąd? Na północ, na front. Czegoś ludzi nie widać. Chyba już niedaleko.
Niemcy. Stój! Na moją komendę! Stój! Zajmować stanowiska wzdłuż drogi. Nie mamy broni maszynowej, amunicji. Hawrot! Objąłem dowództwo. Słyszysz? Tak jest. Ognia! Pistolet porucznika. Za mną! Naprzód! Hurra! Hurra! Podobacie mi się, Szeregowiec. Jak wasze nazwisko? Tomicki. Tomicki. Słyszałem. Mieliśmy w kawalerii rotmistrza Tomickiego, ale skręcił kark. Rodzina? Chyba nie. Nie szkodzi, nie szkodzi. Słuchajcie, Tomicki, to czegoście dokonali, dobrze o was świadczy. Przeprowadziliście oddział, weszliście do akcji. Kompania porucznika Bieńkiewicza, co? Tak jest. Doprowadziłem i już zdołałem, panie pułkowniku. A porucznik gdzie? Zastrzelił się. Zastrzelił się? Tchórz. Tchórz! Popełnić samobójstwo teraz, kiedy można rzucić się z granatem pod czołgi? Tchórz, głupiec. Połowa oficerów Niemcy mi wytłukli. Idiota, kompletny idiota. Słuchajcie, Tomicki, to czegoście dokonali, dobrze was świadczy. Mianuję was pod porucznikiem. Przyczepcie sobie gwiazdki. Nie martwcie się, sztab armii zatwierdzi. Ja odpowiadam. No to co, Tomicki? Ku chwale ojczyzny! Ku chwale ojczyzny, panie pułkowniku! Mam dla pana zadanie, kolego Tomicki. Jestem szczęśliwy, że będę mógł służyć pod pana rozkazami, panie pułkowniku. Nareszcie dotarłem do celu. Tak. Widzicie ten most?
odwrót. Sytuacja tak się ułożyła, że musimy dokonać szybkiego przygrupowania w tył. Odwrót. Niestety. Musimy jak najszybciej oderwać się od nieprzyjaciela. A żeby mu stawić czoło w nowym uszykowaniu. Większość dywizji już przeszła. Nasz pułk ruszy za chwilę. Otóż wy z waszymi ludźmi pozostaniecie przy moście. Tak jest. Most jest podminowany i kiedy pułk przejdzie na drugi brzeg, musicie most wysadzić. Dopilnować, żeby wysadzenie było gruntowne. Czołówka pancerna nieprzyjaciela nadciąga, żeby nie dopuścić do wysadzenia mostu. Musicie się śpieszyć. Rozumiem. Pamiętajcie, ani jeden niemiecki czołg nie ma prawa przejść przez most. Tak jest. Żeby mi sztaba z mostu nie została. Tak jest. Czekuj, stoi, uciekuj, bo to zatem nie ostanie. Lecą. Was słyszycie, Habrot. Pierwszy raz to u was słyszę. Kłańce się! Co, panie poruczniku? No, widzisz. Dobra.
Muszę się dostać na tamten brzeg. Pław, panie poruczniku, pław! Usunąć te dwa wozy! Jak to jak? Przez balustradę, rąbi do wody! Jest tu gdzie dowódca ochrony mostu! Hej, dowódca ochrony mostu! To ja! Dok! Pan żyje? A czy ja wyglądam na takiego, co się daje zabić? Mówili, że pan zginął pod gruzami szpitala. A więc szpital zbombardowano. No to ja już w tym nie uczestniczyłem. A to co za blazeneda? Mundur! Oficera piechoty! Braw. Most podminowany? Tak jest. A gdzie są pańscy ludzie? Ci po tamtej stronie. Dobrze. Artylerii nie macie. Szkoda. Powinniście byli zażądać broni przeciwpancernej. Za nami idą czołgi. Lada moment mogą tu być. Dowicki, trzymajcie nerwy na wodzy. Lepiej przepuścić jeden czy dwa czołgi, niż wysadzić w powietrze któregoś z naszych rannych. Nieprawda? No chłopcy, szybciej, szybciej! Pan profesorze Tomicki, nie przypuszczałem, że się spotkamy obaj w mundurach. Teraz, kiedy się wszystko wali, mam uczucie, że jednak byliśmy sobie bliscy. Wierzyliśmy w to samo, w humanizm, ścieranie się poglądów, prawa człowieka. W mojej ostatniej książce napisałem na ten temat cały rozdział. Ale pan nie raczył podjąć tego motywu. Bo uważałem, że dzieli nas temperament, a to wcale nie tak mało. Wie pan, może pana krzywdzę, ale zawsze miałem wrażenie, że pan mi zazdrości. Może. Może, może. Ale teraz, dok, nie zazdroszczę już panu niczego. Nawet powodzenia u kobiet. Poznałem dziewczynę, jeśli mogę się panu zwierzyć, która pozbawiła mnie kompleksów. Młoda? Wszystko jak w marzeniu. Przepraszam, że tak się spowiadam, ale kto wie, czy się jeszcze zobaczymy. Uległa? No, w końcu. Czekaj pan, dok. Mam tutaj jej fotografię. Florentyna? Pan ją zna? Florentyna, świetna dziewczyna. No i żyje Tomicki, no znakomicie, lepiej nie mógł pan trafić, klasa. A wzięła autograf? Wzięła. Ode mnie też, to jej pasja zbierania autografów. Tylko sławni mężczyźni ją interesują. No brawo Tomicki, szkoda, że pan jej tu nie przyprowadził. Dok, a ona dużo ma tych autografów? Jeśli je zachowa, jeśli te autografy zachowają wartość, będzie miała z czego żyć na starość. No cześć Tomicki. Dok! Niech pan się nie wygłupia! Niech pan ucieka na tę stronę! Przejadę ostatnim wozem! Pan nie ma prawa! To głupota! Pański talent! Liberał, psia krew. Myśli, że mu znak Czerwonego Krzyża uszanują. Panie poruczniku, konie skombinowałem. W górę mostki, nawiewajmy. To obdzieć. Nawiewam stąd. Co ten oficer do cholery, czy co? Uciekł nas na amę. Nawiewam i już. Hawrot, Hawrot! Hawrot! Doczekają mu, strzelaj! Na czołgi, 800 metrów, ogień ciągły! Tak jest! Dok,
Nie widzę porucznika! Tu tego bohatera. Panie generale? To pan wysadził ten most. Tak jest. Kto panu kazał? Po co pan to zrobił? Na niemiecki rozkaz. Rozkaz pana pułkownika Sucheckiego. Cholera, tyle rozkazów wydano w tej wojnie na marne i akurat ten musiał być wykonany. A czy wie pan, że za tymi czołgami szła jedna z moich dywizji? 18 000 ludzi szli na odsiecz Modlinowi, wie pan o tym? I wszystko wpadło w ręce niemieckie. Zniszczył pan jedyny most na przestrzeni kilkudziesięciu kilometrów. Panie generale, otrzymałem rozkaz. Milczeć! Gdzie jest teraz pański pułkownik Suchecki? To nie wie pan. Poległ, suki syn. Tchórz, tchórz. Gdzie pan zdobył szarżę? Pod Chorążówce, na froncie? Na linii frontu, panie generale. Pułkownik Suchecki mianował mnie podporucznikiem. Przyrzekł, że armia zatwierdzi. Co? Nie zatwierdzam. Zjąć mi te gwiazdki! Kiedy pan został zmobilizowany? Do jakiej jednostki? Dokumenty. Co pan robi w tym mundurze? Jak pan śmiał? Niezdolny do służby liniowej. Zdjąć mi ten mundur! Panie mecenasowo, czy nie będzie pani miała jakiegoś cywilnego ubrania dla pana profesora? Tak. Coś się znajdzie. Panie generale, Niemcy. Idziemy. Panie generale, chciałem tylko przypomnieć, że mundur nie daje wyłączności ani na bohaterstwo, ani na patriotyzm. Szczególnie w naszych czasach. W tej wojnie nawet w kalesonach jest się uczestnikiem. Zabrać mi stąd tego cywila! A gdzie mecenas? Nie ma. Poszedł z wojskiem. A kto to jest? Jego ojciec. Spędzałem u niego urlop, gdy zaskoczyła mnie wojna. Pan mówi doskonale po niemiecku. Studiowałem w Lipsku i Heidelbergu. A co pan studiował? Niemiecką filozofię i literaturę. O, to mnie bardzo cieszy, panie profesorze. Poszukujemy czcigodnych obywateli, którzy mogą reprezentować miasto. Gdyby pan nie miał nic przeciwko temu. Ależ nie, Heinz! Tak jest. Zamelduj dowódcy, że mamy zakładnika. Tak jest.
Niech pan usiądzie, profesorze. To jest pana dom. Nazywam się Loy Kammer. Też zajmowałem się filozofią, ale tylko amatorsko. Miałem dużo wątpliwości, ale nasz wódz to odmienił. Dla myślącego człowieka nie ma większego szczęścia niż podporządkowanie się najwyższemu autorytetowi. Takie szczęście niestety nie było mi dane, ale ja też nauczyłem się czegoś w czasie tej wojny, że nie cel, jakikolwiek by on był, jest najważniejszy, tylko skutki. To brzmi jak pragmatyzm. Nie całkiem. Oceniam to z punktu widzenia etyki. O, etyka, profesorze. To bardzo szerokie pojęcie. Melduję, że mamy zakładnika, profesora, filozofa. Filozof. Pozwoli pan, profesorze. Proszę. Panie poruczniku, proszę, za panem. Proszę. Do widzenia, panie Loy Kammer. Może będziemy mieli możliwość trochę podyskutować. Do widzenia. Było mi bardzo miło. Odprowadzić zakładnika na rynek i powiedzieć dowódcy komendy, kim jest ten człowiek. Tak jest. Heidler.